Dzień dobry. W naszej dzisiejszej lekcji zajmiemy się motywem, który często bywa spychany na margines, ale niesłusznie, ponieważ zdarzał się w trakcie egzaminów maturalnych jako temat do omówienia. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj prześledzili motyw dziecka, ale w literaturze polskiej. Wyobraziłam sobie, że proponowanym tematem rozprawki mogłoby być takie zagadnienie. W jaki sposób polscy twórcy literatury ukazują dzieciństwo czy też dziecko w swoich dziełach? Punktem wyjścia uczyniłabym ósmy tren z cyklu Jana Kochanowskiego. Nie ma chyba Polaka, który nie kojarzyłby trenów Jana Kochanowskiego. Cykl 19 utworów, będących najwspanialszą w polskiej poezji próbą wyrażenia rozpaczy, a także żalu po stracie ukochanego dziecka, jest powszechnie znany. Tak jak wspomniałam przed chwilą, jest to 19 trenów, ale wszystkie skomponowane są w doskonały cykl. Tren ósmy zbliża się do momentu kulminacyjnego. Głównym elementem trenu ósmego jest wspomnienie Urszulki. Jak wiecie, może też nie, Urszulka miała 2,5 roku, kiedy zmarła. Niektóre hipotezy mówią, że przyczyną śmierci dziecka była sepsa. Nie wiemy. Wiemy natomiast, że po śmierci córeczki Jan Kochanowski zupełnie się załamał. Nie tylko utracił wiarę w Boga, nie tylko utracił wiarę w sens filozofii, który do tej pory wyznawał, w sens istnienia życia pozagrobowego, ale także wydawać by się mogło, że utracił całkowicie dawne życie. W trenie ósmym znajdziecie tego potwierdzenie. Przyjrzyjcie się, proszę. W rodzinie, w rodzinnym domu, po śmierci ukochanej córeczki zapanowała atmosfera, którą nawet trudno nazwać i trudno sklasyfikować. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Urszulko, zwraca się do zmarłej ojciec. Znajdziecie nawet w trenie antytezę, która świadczy o takiej atmosferze, jaką trudno jest nazwać. Pełno nas, pisze poeta, ale jakby nikogo nie było. Ojciec wspomina, że dziecko ożywiało swoją obecnością i radością każdy kąt. Było radością, samą radością, zarówno dla domowników, jak i dla panującej w domu atmosfery. Śpiewało, mówiło wierszyki. Wiecie również z innych trenów, że Kochanowski przypisywał swojej córeczce ogromny talent poetycki mimo tak młodego wieku. Trudno jest zatem w ogóle wyobrazić sobie, jak bardzo ogromne musiało być to cierpienie. Nie jesteśmy w stanie odczuwać tego nawet w ułamku. Ale mimo to poezja Jana Kochanowskiego daje nam chociaż cząstkę pojęcia, cząstkę, która umożliwi zrozumienie, czym tak naprawdę ten tren jest? Bo nie jest to niczym innym, jak tylko wyrazem ogromnej tęsknoty za dzieckiem. Jak zatem jest tutaj realizowany motyw tego dzieciństwa? Dzieciństwo jawi się więc jako okres beztroski i radości. Dzieciństwo to również czas, kiedy tę energię dziecka, jego witalność, żywotność i uśmiech oraz radość podzielają wszyscy członkowie rodziny. Dziecko jest w domu niemal jak promień słońca, który rozjaśnia nawet najbardziej ciemne chwile i najtrudniejsze dni. Dziecko jest także nadzieją dla rodziców. Przedwczesna śmierć jest nie tylko przerwaniem tego wspaniałego, pięknego i młodego życia. Przedwcześnie zerwana nić życia staje się również przyczyną rozpaczy z tego powodu,
że dziecko, tak jak sugeruje Jan Kochanowski, mogło być kiedyś w przyszłości obdarzoną genialnym talentem poetką. I to także niepowetowana strata dla wszystkich. Zatem czy dzieciństwo jest takim momentem trudnym w polskiej literaturze? Moja teza, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam tutaj, wynikła niejako z obserwacji motywu dziecka w polskich utworach, jest taka, że dziecko w literaturze polskiej bardzo często pokazywane jest jako niewinna, bardzo potrzebująca opieki istota, która w wyniku życiowej sytuacji bądź nieprzewidzianych wydarzeń czy okoliczności zostaje poddana niezasłużonemu cierpieniu i niestety ponosi konsekwencje błędów popełnianych przez dorosłych. Nie chcę oczywiście mówić, że tak jest w każdym utworze, ale czy w przypadku Urszulki nie możemy mówić, że tak właśnie się stało? Ojciec rozpacza po stracie 2,5-letniego dziecka. Dziecka, które, co wiemy ze wspomnień, umierało w męczarniach. I dziecka, które mogło przynieść światu wiele cudownych wrażeń w wyniku swojego talentu poetyckiego, ale jednak nigdy nie miało na to szansy. Podobnie obraz dziecka ukazany jest w pozytywistycznych nowelach. Wszyscy kojarzą chyba Antka czy Anielkę albo Janka Muzykanta. Nowele, w których dzieciom dzieje się straszliwa krzywda. Tylko i wyłącznie z powodu tego, że nie rozumieją praw rządzących światem dorosłych ludzi. Do mnie jednak szczególnie boleśnie przemawia nowela Elizy Orzeszkowej zatytułowana Tadeusz. Podobnie jak w przypadku Jana Kochanowskiego, pokazuje ona los niewinnego 2-letniego chłopczyka. Urodził się na wsi. I chociaż rodzice z pewnością bardzo go kochali, to nie mieli dla niego czasu. Wiecie bowiem, że los mieszkańców wsi w XIX wieku, zwłaszcza tych biednych mieszkańców wsi, był z góry przesądzony. Zadaniem rodziców była ciągła praca. I pewnego dnia, kiedy wyruszają do pracy w pole, zostawiają chłopczyka bez opieki. Szczęśliwe, niczego nieświadome dziecko biegnie za motylem. To taka piękna, kolorowa istota. Wpada do stawu i tam tonie. I wydawać by się mogło, że najbardziej z tego wszystkiego dramatycznym akcentem jest wyrażenie przez Orzeszkową przekonania, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, że była to jeszcze jedna niepotrzebna śmierć w całej fali śmierci dzieci na wsi. Ponieważ nie można oczywiście powiedzieć, że rodzice ich nie kochają, ale warunki życia ludności wiejskiej, warunki życia w tamtych czasach, okoliczności, a w szczególności bieda, zmuszają rodziców do tego, aby zajęli się pracą, a nie swoimi malutkimi pociechami. Dzieci te zdane są na łaskę losu. I tak jak Tadeusz, bardzo często kończy się to dla nich tragicznie. Tragicznie może skończyć się również dla dzieci życie pełne radości i beztroskie. Popatrzmy na romantyczne dzieła Adama Mickiewicza pod tytułem Dziady, część druga. Kiedy guślarz wywołuje w czasie święta dziadów zmarłe dusze, pierwsze w kolejności pojawiają się duchy lekkie. Ruzia i Józio. Przychodzą z przestrogą. A jaka to przestroga? Dlaczego dzieci cierpią, zamiast być od razu w niebie? Ruzia i Józio ostrzegają. Miały tak cudowne warunki i tak wspaniałe życie, tak kochającą matkę, że nie zaznały żadnego cierpienia na ziemi. Zatem nie mogą od razu dostać się do nieba. Czyżby w ten sposób wieszcz chciał nam powiedzieć, że gwarancją szczęśliwego życia wiecznego jest jednak niesienie pełnych ofiar tu na ziemi? Być może. Przykłady dzieci, które cierpiały z powodu niezależnych od siebie okoliczności, również pojawiają się w literaturze późniejszej. Wystarczy wspomnieć słynną elegię o chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wspomnienie młodych i walczących w czasie wojny chłopców tak naprawdę niewiele
odrosłych od ziemi, można by tak kolokwialnie powiedzieć, którzy muszą iść na wojnę i stawić czoło najgorszemu koszmarowi ludzkości, chociaż tak naprawdę dzieciństwo dla nich jeszcze się nie skończyło. Można więc bardzo dużo powiedzieć o losie dzieci w polskiej literaturze. Myślę jednak, że w pełni udowodniłam Wam moją tezę. Tezę, z której wynika, że bohater dziecięcy bardzo często pokazywany jest jako niewinna istota, która niesłusznie cierpi. Winą za to należy obarczyć świat dorosłych, ale także wydarzenia historyczne i okoliczności życia, na które dziecko absolutnie nie ma wpływu. Jak myślicie, dlaczego polscy pisarze i poeci w ten właśnie sposób pokazują portret dziecka, pokazują motyw dziecka? Czyżby chcieli zwrócić naszą uwagę na to, że na skutek naszych decyzji cierpią niewinni? Do przemyślenia. Dziękuję. Dobra, to wytniesz dobrze. To będzie końcówka. Miau. Dobra. Coś czuję, że nie pójdzie mi dzisiaj tak łatwo. Czemu? Możemy? Nie masz się gdzie myć i kiedy?